Wrocławscy koszykarze w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą spotkania między Anwilem Włocławek a Energą Czarnymi Słupsk. I jednym i drugim mają coś do udowodnienia. Porażki z Czarnymi i Anwilem to przecież świeże rany. Ważne, żebyśmy nie krwawili, ale ten, no, w sumie nie mam jakiegoś faworyta, z którym bym chciał grać. Chciałbym grać z tymi, z którymi byśmy wygrali. Trener trójkolorowych wolałby spotkać się z ekipą Andrzeja Urlepa. Czarni mi pasują, bo to jest świeża sprawa. Fajnie byłoby spróbować zrewanżować i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś lepiej zrobić, niż żeśmy robili. Faworytem do zdobycia pucharu jest Stelmet Zielona Góra, mistrz Polski. Najpierw jednak musi wygrać ćwierćfinał. Trudno się spodziewać, że Stelmet przegra w Tarnobrzegu i zespół z takimi pieniędzmi, tak dobrze prezentujący się na arenie międzynarodowej, bo w debiutanckim sezonie w Eurolidze był bliski awansu do Top 16. Ma naprawdę klasowych zawodników, więc myślę, że Stelmet będzie faworytem tego turnieju. Jerzy Hudeusz jest optymistą. Wszyscy koszykarze powinni być do dyspozycji szkoleniowca, choć pewne urazy wciąż nękają zawodników. Zawodnicy na szczęście nie złapali żadnych nowych, natomiast ciągle są leczone te, które były i one jeszcze tak do końca nie są wyleczone. Jest tutaj Paweł Kikowski, jest dalej Paul Miller, jest Danny Gibson. Radek wczoraj miał drobny uraz na treningu, ale wierzę, że do jutra będzie zdrowy. Plany na sukces ma Paweł Kikowski. Myślę, że jeśli będziemy grać zespołowo, będziemy tworzyć kolektyw i nie będziemy się poddawać i mieć głowy podniesione, a nie w czasie meczu nie będziemy ich spuszczać, to myślę, że możemy wygrać z każdym. Turniej finałowy w sobotę i niedzielę w hali Orbita. Sobotnie mecze o 17.30 i 20.00. Finał w niedzielę o 20.00. Radość ogromna i dla dzieci, i dla ich rodziców, ale też dla wszystkich związanych z dyscypliną. Kilkaset dzieci biorących udział w turniejach to piękny widok dzięki Fundacji Młoda Gwardia i dofinansowaniu miasta. To widok, który coraz częściej możemy oglądać we Wrocławiu. Impreza postawiła kolejny krok w przód. Tym razem można było podziwiać nie tylko umiejętności młodych siatkarek, ale też zawodników. Chłopcy dołączyli do projektu. Setki dzieci, setki meczów na podzielonym parkiecie wielofunkcyjnej hali JWF. Zabawa od rana do wieczora. Co ważne, zabawa, która uczy i wychowuje. Już wielu trenerów obserwuje ogromny progres swoich podopiecznych. Bez wolejmani by tego na pewno nie było. Dzieci uczestniczące w projekcie mają kogo podziwiać. Nie tylko seniorki, ale też młodsze siatkarskie ekipy z Wrocławia. Podczas ostatniego meczu Impelu juniorki Gwardii odebrały złote medale za Mistrzostwo Dolnego Śląska. Teraz będą walczyć w turnieju Mistrzostw Kraju. Rozpoczęło się od kucy. W inauguracyjnym konkursie dokładności bez rozgrywki nie było jednego zwycięzcy. Cztery konie zajęły miejsce od pierwszego do czwartego. Szczególne powody do radości ma jednak Laura Kłapińska, która startowała na dwóch kucach i te są w czwórce szczęśliwców. W drugim konkursie regionalnym znów nie poznaliśmy najlepszego konia. Na najwyższym stopniu podium, gdyby takowe istniało, powinno się stawić pięć duetów jeździec-koń. Wyróżnimy Lenę Żygadło, ona podobnie jak Kłapińska startowała na dwóch koniach. Kolejne konkursy to podnoszenie poprzeczki i w przenośni i dosłownie. W próbie numer 3 zwyciężyła Zuzanna Antoniak. Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs zwykły klasy P. W szranki stanęło kilkadziesiąt par. Na pierwszej pozycji sklasyfikowano duety Weronika Korzeniowska-Gambo i Anna Miszkiewicz-Puerto Rico. Ostatnie dwa konkursy to już poziom mistrzowski. W zmaganiach dwufazowych klasy N zwyciężyła Beata Schuber na urodzie. W konkursie dwufazowym klasy C natomiast wygrały Nicole Makulik i Beata Schuber. Oprócz rywalizacji regionalnej odbywały się też konkursy towarzyskie. Je choć w mniejszej obsadzie także warto było obejrzeć. Choć zima trwa, partnice w sen zimowy nie zapadają. Przed nami kolejne zawody, konie i jeźdźców akcji. Zobaczymy jeszcze w lutym. Impreza odbędzie się w pięciu kategoriach wiekowych. Młodzik, trampkarz, junior młodszy, junior starszy i młodzieżowiec. Zapisy są przyjmowane za udział w zawodach. Nie trzeba płacić. Zgłaszać się można poprzez stronę internetową www.mcswroc.pl. Tam są wszelkie informacje zawarte o turnieju, czyli regulamin, formularz zgłoszeniowy. Można przesłać nam drogą elektroniczną zgłoszenie, można osobiście tutaj na Stadion Olimpijski,
a tak czy inaczej z podpisanymi formularzami, zgłoszeniami trzeba będzie się stawić przed rozegraniem pierwszego meczu. Mile widziani są zarówno ci piłkarze, którzy bawią się w futbol amatorsko, jak i zawodnicy, którzy trenują w profesjonalnych klubach. My wiemy, że wiele drużyn piłkarskich składa się z chłopaków z jednego podwórka, z jednej klasy, gdzie grają chłopcy w klubach piłkarskich, ale w takim turnieju jak ten nasz, tradycyjny już, to oni swoją grupę tworzą i to się naprawdę bardzo fajnie przez ten okres 2 tygodni ferii zimowych bawią. Zainteresowanie zawodami jest ogromne. Masę już telefonów mamy, kiedy ruszamy, bo ten turniej rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem. Zakładamy, że jak co roku około 60-80 drużyn, czyli blisko 800 chłopców będzie bawiło się. Przypominam, tradycyjnie rozgrywamy nasz turniej na hali przy ulicy Parkowej 14, niedaleko Stadionu Olimpijskiego. Jest to bardzo fajna hala, tam można fajnie w piłkę halową grać, więc wiemy, że stali uczestnicy naszych turniejów na pewno się pojawią. Na koniec o nagrodach, choć one według organizatorów nie są najważniejsze. Idea turnieju to, by młodzi okres ferii spędzali na boisku, a nie przed telewizorami czy komputerami. Największą nagrodą to jest sam udział. My to zawsze podkreślamy jako Młodzieżowe Centrum Sportu. My krzewimy kulturę fizyczną, sport młodzieżowy. Nie w ten sposób, że dajemy atrakcyjne nagrody, tylko że organizacja jest na dobrym poziomie, miejsce grania na dobrym poziomie, ale jak rywalizacja to zawsze jest też wyłonienie tych najlepszych i trzeba tych najlepszych honorować. Tradycyjne już medale, puchary dla najlepszych zawodników. Przypominam, że tradycyjnie będziemy honorowali w każdej kategorii wiekowej najlepszego bramkarza, najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika MVP. A każda zwycięska drużyna to też jest stałym elementem naszych turniejów, otrzyma dobrej firmy profesjonalne stroje piłkarskie. Turniej odbędzie się przez cały okres ferii w hali przy Parkowej.